Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Analiza projektowa kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Waves. Projekt Waves jest to bardzo ciekawa propozycja i ciekawe rozwiązanie technologiczne, które w początkowej fazie swojego funkcjonowania oferowało bardzo sprawny sposób na tworzenie własnych tokenów na tej platformie za pomocą tokenów Waves. W chwili obecnej, według informacji znajdujących się na stronie tego projektu, jest tutaj możliwe również tworzenie zdecentralizowanych aplikacji, jak to nazywają pomysłodawcy tego projektu, Web 3.0 Solutions. Także mamy Waves Platform, mamy wersję Waves Enterprise. Ciekawe jest również to, że mamy tutaj specjalną giełdę, na której możemy handlować tymi tokenami wygenerowanymi na tej platformie. Giełda o nazwie DEX, oczywiście kryptowaluta bazująca na własnym blockchainie. Projekt jest z nami już ponad 3 lata, oczywiście faza jego to działający produkt. Zakładka Code Progress. Na chwilę obecną mamy 72 programistów zaangażowanych w tworzenie tego rozwiązania. Prawie 1000 osób oznaczyło produkt gwiazdką na portalu GitHub. Jeśli chodzi o kod, to jest bardzo zmienna aktywność zespołu deweloperskiego. W ostatnim czasie ta aktywność jest zdecydowanie mniejsza niż na początku tego roku. Przejdźmy sobie teraz do GitHuba tego projektu. Widok organizacji. Organizacja łącznie ma 112 repozytoriów. Część z nich na pewno jest sforkowanych z innych. Jak na tego typu funkcjonalność jest to dosyć duża liczba, ale nie zapominajmy, że mamy tutaj portfele mobilne, mamy całą infrastrukturę webową, mamy giełdę, także dosyć dużo tego jest. Organizacja zweryfikowana na portalu GitHub oznacza to, że podmiot ten jest właścicielem domeny wavesplatform.com. Przejrzyjmy sobie główny projekt tego produktu, napisany w dużej mierze w języku Scala. Informacje, jak uruchomić projekt na własnym komputerze. Zakładka Issues. 10 otwartych issue na chwilę obecną, 219 zamkniętych. Widzimy, że większość z obecnie otwartych issue są to ulepszenia i modyfikacje tego produktu. Jeden z nich nawet jest ulepszeniem dla giełdy DEX. Pull requesty. Część z nich gotowa do wdrożenia, część wymaga jeszcze weryfikacji. Mamy 26 otwartych, prawie ponad 2000 zamkniętych. One są tutaj dosyć dobrze olabelowane, także możemy dokładnie wiedzieć, co wdrożenie danego pull requesta w główny kod produktu, do czego to się przyczyni. Zakładka Projects. Nie jest tutaj używana przez organizatorów tego systemu. Wikipedia została przeniesiona na zewnątrz portalu GitHub, czyli do dokumentacji Waves widocznej tutaj. Jest ona dosyć dobrze przygotowana. Jakiś czas temu przygotowanie tokenu na tej platformie sprawiało mnie osobiście dużego problemu. Teraz mamy nawet dokumentację dotyczącą zdecentralizowanych aplikacji w języku skryptowym. Security. Polityka bezpieczeństwa nie jest ustawiona, ale tutaj zaraz do tego wrócimy. Zakładka Insights. Weźmy dłuższy okres czasu, okres jednego miesiąca, 3 zamknięte issue, 1 otwarty. Dołączonych 58 zmian do kodu, 14 propozycji czeka jeszcze na wdrożenie.
Także prace nad projektem cały czas jakieś odbywają się, tak jak wspominałem wcześniej, choć w nieznacznym stopniu mniejsze niż na początku tego roku. Program Bug Bounty tego projektu został ogłoszony na oficjalnym forum platformy Waves. Nie jest on outsourcowany na zewnątrz w postaci serwisu HackerOne czy w postaci serwisu BugCloud. Co ciekawe, tutaj organizatorzy tego projektu nagradzają znalazców błędów i podatności tokenami Waves. Spójrzmy sobie jeszcze na Cryptomiso. Podsumowanie za miniony rok. 18 miejsce pod względem ilości commitów. Na tę chwilę prawie 2000 commitów w przeciągu minionego roku. Jeśli chodzi o projekt Waves na chwilę obecną, to tyle. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.